Witamy w kolejnym materiale, w którym dowiecie się, jak otworzyć lodziarnię. Ze mną ekspert Rafał Skrobek. Witam cię serdecznie, Rafale. Rafał zajmuje się lodami od lat i jest uznanym ekspertem lodowym na rynku w Polsce. Rafał, chciałbym, żebyś potraktował mnie jak totalnego laika i początkującego, który chce otworzyć lodziarnię. Poza kasą i może lekkim pomysłem, nic więcej nie wiem o lodach. Co zrobić? Przede wszystkim to musisz mieć pomysł na lodziarnię. Jeżeli zrodził się w głowie już pomysł, to musimy wybrać odpowiednią lokalizację, która jest bardzo istotna dla późniejszej twojej działalności. To musi być miejsce, gdzie jest bardzo duży przepływ ludzi. Czyli potrzebuje klientów. Klientów, dokładnie, którzy przyjdą do ciebie i kupią twoje produkty. Jeżeli wybraliśmy już te dwie rzeczy, mamy kolejnym krokiem jest projekt technologiczny. Projekt też jest nam potrzebny do otwarcia lodziarni. Dokładnie tak. Tak jakbym chciał otwierać restaurację, tak? Czy dokładnie, tam kawiarnię. Dokładnie okay. Tak. I ten projekt przedstawiamy i w sanepidzie, i jest to także projekt budowlany. Jeżeli ten projekt już nam przejdzie przez te wszystkie służby, zabieramy się za szukanie odpowiednich urządzeń do lodziarni. No właśnie, to mnie najbardziej interesuje. Tak, bo aby wytworzyć lody, potrzebujemy frezera i pasteryzatora. Czyli dwóch maszyn. Do lodu. Tak, dwóch maszyn, natomiast są bardzo różne możliwości na rynku. Jedną z takich możliwości jest urządzenie dwa w jednym, pasteryzator u góry i frezer na dole. Kolejną możliwością jest frezer na przykład 60-litrowy osobno i pasteryzator 8 czy 16 osobno. Dobrze, na razie się nie rozpędzaj. Pamiętaj, że jestem początkującym. Rozumiem. I chcę robić sam lody, tak? To też jest to istotne. To może zacznijmy od urządzenia dwa w jednym. Tak, to jest, wydaje mi się, prostsze i bardziej zrozumiałe, jak teraz do mnie mówisz. Czyli rozumiem, że mamy tak, dwa urządzenia w jednym. Tak. Czyli dla kogoś, kto zaczyna przygodę z lodami, jest prościej. Dokładnie tak. Czy ta maszyna jest mniej wydajna od takiego połączenia, które powiedziałeś? Jest mniej wydajna, dlatego że tutaj musimy czekać na pasteryzację. Natomiast w urządzeniach osobnych ta pasteryzacja jest niezależna od frezera. Natomiast na początek, tak jak zaznaczyliśmy, to urządzenie spokojnie ci wystarczy do tego, aby otworzyć dobrą lodziarnię rzemieślniczą. Rozumiem. Czy w tym urządzeniu jestem w stanie zrobić każdy smak lodów? Tak, każdy smak. Od śmietankowych po czekoladowe, przez wszystkie orzechy, przez wegańskie, proteinowe i inne. No okej, czyli jakby generalnie jest proste, jedno w jednym. Jak będę się rozwijał, to rozumiem, że mogę sobie wtedy dokupić kolejne urządzenie. Dokładnie tak, można sobie kompletować dalej wszystkie urządzenia. Tak. Rafał, ogromna prośba. Powiedz mi, albo zdradź mi najlepiej, jak zrobić proste lody rzemieślnicze? Aby zrobić takie najprostsze lody rzemieślnicze, musimy użyć świeżego mleka, świeżej śmietany, cukru, oraz naturalnych stabilizatorów. Takim naturalnym stabilizatorem do lodów jest żółtko, które zawiera lecytynę, oraz karob, czyli tak zwana mączka nasionka świętojańskiego. Ja wymieniłem tylko dwa z tych naturalnych, ale są takie najczęściej używane przy lodach rzemieślniczych. Rozumiem. I to jest normalnie taka standardowa szkoła robienia lodów. Dokładnie tak. Dobrze, no to nie są jakieś mega wyszukane produkty. I z tych produktów, znaczy inaczej, z tej bazy, o której mi teraz wspomniałeś, dodając różne smaki. Dokładnie, dodając różne pasty do tej naszej bazy, otrzymamy lody o danym smaku. Jeżeli chcemy zrobić pistację, używamy pasty pistacjowej, która jest w pełni naturalna. Jeżeli chcemy zrobić zabajone, używamy pasty zabajone. A powiedz mi tak, a jeżeli na przykład chcę z racji teraz tego trendu takiego naturalnego, czy do tej bazy mogę dodać świeże na przykład owoce? Tak, można używać świeżych owoców. Są oczywiście inne proporcje, jeżeli chodzi o cały bilans lodów. Natomiast tak, używamy przede wszystkim świeżych owoców. Okej, czyli tak, ta mieszanka, o której teraz mi wspomniałeś i którą mi pokażesz, jest mieszanką przeznaczoną do tego, żeby smak uzyskiwać przez dodanie pasty. Past smakowych, dokładnie. Okej. Dobrze. No to co muszę zrobić, jeżeli mam już mleko, mam śmietankę, mam cukier i stabilizator? Co dalej? Następnie w odpowiednich proporcjach należy te wszystkie składniki ze sobą połączyć.
Jeżeli chodzi o mleko, nie ma to znaczenia, czy to jest mleko tłuste 3,2, czy to jest mleko 2,0. Ma znaczenie. Tak? Używamy mleka tłustego 3,2% tłuszczu i śmietany 30. Możemy używać również śmietany 36, czyli o wyższym poziomie tłuszczu, natomiast ten bilans lodów będzie inny. My w tym przypadku używamy śmietany 30. Oraz dodajemy naszą mieszankę cukrów naturalnego i naturalnego stabilizatora. Te wszystkie składniki musimy w tym momencie zmiksować, wymieszać, dokładnie tak. My w tej chwili dysponujemy urządzeniem o nazwie Tornado, które nam wymieszało mieszankę, ale Krystian, możesz to zrobić również zwykłym blenderem tak naprawdę. Takim zwykłym kuchennym blenderem, dokładnie, tak? Dokładnie tak, o odpowiedniej wysokości, bo kuchenne są niższe, więc te wyższe i możemy to wymieszać prawie też mechanicznie, ale musimy użyć do tego również swoich rąk. Rozumiem. Taką mieszankę wlewamy do pasteryzatora, które znajduje się u góry maszyny. U góry maszyny, urządzenia. Czy to sprytne urządzenie powie mi, kiedy jest ta mieszanka już gotowa? Dokładnie tak. My mamy ustawioną na 85 stopni temperaturę. Mhm. I ona nam się odezwie, jak osiągnie tą temperaturę. I zaczynamy. Jak długo trwa taki proces? Ten proces trwa od 4 do 6 minut. Czekając na tą mieszankę, która się nam zapasteryzuje, powiedz mi tak, czy, no bo oczywiście mam wiedzę taką, że oprócz takiej maszyny, która zrobi mi lody, co jeszcze potrzebuję mieć w lodziarni? Oprócz tego w lodziarni potrzebujemy mieć ladę, z której będziemy wydawać lody. Czyli witrynę. Czyli witrynę, dokładnie tak. I ta witryna może być otwarta, czyli z kuwetami, które widać przez szybę, albo zamknięta, tak zwane pozetti, czyli kubełki, tak jak kiedyś dawniej się sprzedawało. Te okrągłe takie. Te okrągłe, dokładnie, tak. Którą ty preferujesz? Ja preferuję te okrągłe. Oprócz tego potrzebujemy również ladę chłodniczą na nasze zaplecze, a także ladę do przechowywania lodów, czyli ladę mroźniczą. Rozumiem, czyli zamrażarkę. Dokładnie, zamrażarkę. Oprócz tego potrzebujemy również blender. To może być blender tego typu lub blender ręczny, którym mieszamy nasze mieszanki. Potrzebujemy również drobny sprzęt, czyli wszelkiego rodzaju wiaderka, miarki, łyżki. Także my przy otwarciu lodziarni zawsze mówimy klientowi dokładnie, co potrzebuje. Rozumiem. Czyli taką listę można przygotować i dokładnie tak. Dostarczyć dokładnie tak. Klientom. Ale z tych grubszych sprzętów, które potrzebujemy, to frezer, pasteryzator, ladę chłodniczą, ladę mroźniczą i witrynę do wydawania lodów. Tak. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze tak, z czystej ciekawości, czy jest różnica w konsystencji na przykład lodów, kiedy wydaję lody z takiej otwartej witryny, a tych kubełków zamykanych, czy to nie wpływa? Nie, nie wpływa, dlatego że i ta witryna jest ustawiona na minus 14 stopni. W takiej temperaturze wydajemy lody. Rozumiem. Tak. Jedynie różnica polega na tym, że w tej otwartej witrynie mogę te lody, jak w niektórych lodziarniach zauważyłem, udekorować. Dokładnie tak. Możemy je dekorować. Możemy i tutaj duże znaczenie ma tak... No jemy też oczami, więc tutaj jak widzimy coś ładnego, to chcemy tego spróbować. W witrynie zamkniętej tego nie widać. Natomiast stało się to bardzo modne w tej chwili. Wydawane oczywiście nie gałkownicą, tylko łyżką do lodów. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, ja preferuję jednak te kubełki okrągłe. Dobrze, a powiedz mi tak, na początku jaką byś mi podpowiedział, żeby kupić witrynę? Może nie czy otwartą, czy zamkniętą, bo już powiedziałem, że podobają mi się też te kubełki, które tobie, ale ile smaków na początku powinienem robić? Według mnie takim optymalną ilością smaków jest 8. 3 podstawowe, czyli śmietanka, czekolada i truskawka oraz 5 pozostałych, które wymyślasz już sam pod swojego klienta. Okej, okay. I teraz tak, nie ma to dla ciebie znaczenia, czy wydaje
czy robię lody i wydaję je klientom gałkownicą, czy właśnie taką paską. To już nie wpływa. To nie wpływa na to, natomiast no, jeżeli określisz swoją koncepcję, że chcesz wydawać te lody jak kiedyś, czyli łyżką, no to musimy się tego trzymać. Jeżeli chcemy wydawać gałkownicą, okej, okay, no to gałkownica jest bardziej mierzalna wtedy, bardziej niż łyżka. Ale to już decyzja należy do Ciebie. Rozumiem. I teraz tak, wspominałeś na samym początku naszej rozmowy, że oprócz takich maszyn, które są połączone, możemy kupić te maszyny osobno. Tak. I moje pytanie jest takie, kiedy nadchodzi taki czas, kiedy na przykład ja jako początkujący człowiek z lodziarnią powinienem podjąć taką decyzję, że kupuję oprócz takiej maszyny te dwie dodatkowe? Przede wszystkim tutaj chodzi o wydajność i ruch, jaki będziesz miał w lodziarni, bo jeżeli ten ruch będzie naprawdę bardzo duży, to będziesz musiał szybko kupić urządzenie osobno, czyli frezer osobno i pasteryzator osobno. Dlatego, że czas jest bardzo drogi i przy urządzeniu dwa w jednym więcej czasu zajmuje produkcja lodów niż w maszynach osobno. Czyli chodzi Ci o koszt pracy. Dokładnie czyli tak. Nie ma czegoś takiego, że na przykład pierwszy sezon lodowy spędziłem z tą maszyną, a na drugi sobie ustalam, że kupuję teraz pasteryzator i frezer osobno. Ja sądzę, że tak będzie, że spędzisz pierwszy sezon z tym urządzeniem i życzę tego, żeby szybko to zmienić. Okej, okay. A powiedz mi tak, czy w takiej lodziarni, jeżeli na przykład będę miał super sezon, kupiłem tą maszynę, mam super sezon, no i kupuję pasteryzator i frezer, to co wtedy z tą maszyną? Zostawiam ją? Według mnie powinieneś ją zostawić, dlatego że w momencie, kiedy przyjdzie jesień i tych lodów nie będziemy produkować aż tak dużo, to urządzenie jest idealne do tego, do mniejszych ilości, do produkcji mniejszych ilości lodów. Okej. Okay. Czyli też takie urządzenie można na przykład zakupić do... Mam kawiarnię, nie lodziarnię, kawiarnię. To wtedy takie urządzenie jest idealne. Dokładnie tak, dlatego że produkujemy tylko i wyłącznie na własne potrzeby, czyli w momencie kawiarni pod desery i tak. Okej, okay. Czyli też na przykład na zaplecze restauracji, do hotelu, takie urządzenie się nam przyda. Dokładnie. A jeszcze jest moje jedno pytanie. Jeżeli chcę na przykład, inwestuję w dużą lodziarnię, ciężko określić teraz kwestię dużej, bo nie umiem powiedzieć, ale Ty mi to zaraz odpowiesz. To teraz tak, kiedy jest ta wielkość na tyle już duża, że już nie polecasz tej maszyny, tylko chcesz mi powiedzieć, musisz od razu kupić pasteryzator i frezer osobno? Jeżeli sprzedajemy około 30 kuwet dziennie, to od razu bym Ci doradził, żebyś kupił dwie maszyny osobno. Później, w latach następnych, kiedy Twoje lody staną się jeszcze bardziej popularne, bo są po prostu dobre, zyskasz klientów również hurtowych, wtedy poleciłbym maszyny wielkogabarytowe, czyli pasteryzatory 500, frezery 18. Także no, wszystko jest dostosowane do wielkości sprzedaży. Tak, ale jakby inaczej, jakby moje pytanie miało cel trochę inny. No, powiedz. Bo teraz, bo to jest tak. Mamy takie lodziarnie, jak idę ulicą, jest lodziarnia, która, załóżmy, okienko, tak? I kupuję loda z okienka. Czy do takiego małego punktu ta maszyna jest idealna? Jak najbardziej tak. To jest idealne. To jest idealne, tak jak powiedziałeś wcześniej, do kawiarni, do hotelu, do małego okienka, jako uzupełnienie. Bo chciałem właśnie ustalić tak, czyli tak, do małej lodziarni typu okienko, małej lodziarni na przykład 4 stoliki, to też. Tak. Ale jak już mam na przykład taką, myślę o lodziarni, gdzie mam na przykład 20 stolików, to wtedy też zacząć od tej maszyny, czy już od razu kupić ten frezer? Ja bym zaczął od frezera i pasteryzatora osobno. Jeżeli mamy stoliki już i nastawiamy się na dużą ilość klientów, jak najbardziej urządzenia osobno. Okej, okay. No dobrze, no to na ten moment wyczerpuje w tym momencie moje pytania, no i będę teraz czekał na tym, co dalej z tą mieszanką. Krystian, nasza mieszanka jest spasteryzowana i w tej chwili musimy spuścić mieszankę do frezera. Dobrze, że to jest wygodne na zasadzie takiej, że nie muszę stamtąd hotelką tego wylewać. I w tej chwili wybieramy sobie tutaj na naszym urządzeniu lody kremowe, wielkość średnia, bo mamy 4 kg. W tej chwili uruchamiamy frezowanie.
Krystian, nasze lody są gotowe. Dzięki uprzejmości Rafała zobaczyliśmy, jak powstają najprostsze lody rzemieślnicze. Rafał, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Gdybyś czegoś potrzebował, będę dzwonił. Na pewno będę dzwonił. Dziękuję. Więcej informacji na temat urządzeń do lodów i deserów znajdziecie Państwo na stronie www.best-cs.pl.